Malutki przesyła 5 zł. Od kumpla dla wujka, bo dawno nic nie dałem. Dziękuję, panie Malu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku... A skąd ja go mogę kojarzyć? Bo coś mi twarz jego mówi. Pokażę wam auto, którego 99,9% z was na pewno nie widziało. Jeżeli ta jedna dziesiąta procent to widziała, no to takich aut powstały 4 na świecie. Za moimi plecami stoi M2 w Competition, nie? To nie o to auto mi chodzi, ponieważ M2 Competition, to jak fabryka pokazuje, wyszło 4 821 000, więc trochę tych sztuk wyszło na świat. Może dlatego, co drugi polski youtuber tym jeździ. Nie. Ty, kurwa! Gówniaku! Już go nie lubię. Już się musiał przypierdolić na wujka. Kurwa, byłem pierwszy. To nie moja wina, że kopiują Sergiusza. Zbajtowaliście mnie. Niedobrze. I sam pierwszy? A ty nie, sam nie ma competition. Ale zobacz, kurwa, zobacz, byku. Zobacz, zobaczcie tu wszyscy. Dla tych, co nie widzieli. Zobacz, byku. Zobacz. Widzicie, jakie dymy? Kurwa, no piękny ma ten samochód. Śliczny, nie? Nie wiem. Drugi polski youtuber tym jeździ. Nie wiem. M2 na pewno jest tak chodliwym tematem z racji na to, że konfiguracja tego auta jest bardzo droga, bo opiewa nawet na 400 tysięcy, a salony puszczałem ją za 200 coś. Chyba rozumiecie, nie? Za parę lat będzie tego jak 3-6 na droga, tak mi się wydaje. Ci bardziej rozgarnięci youtuberzy kupują M4, a ci w ogóle już kurwa turbo rozgarnięci, no geniusze po prostu kurwa, kupują M4 w kadru. Pomiędzy tymi dwoma autami brakuje jeszcze wersji M3. Bo jej kurwa na razie nie mamy, bo pojechała sobie gdzieś w pizdu. No ale oczywiście... Kurwa, podoba mi się prowadzić odcinek. Zakup M3 to jest spoko. Ale co w przypadku, gdy masz, chcesz być, mieć M3, no i chcesz mieć też rodzinę. No możesz kupić zamiast M3 M5, ona jest już większa, pakowniejsza i w ogóle. Ale jeżeli kochasz kombi, no to co wtedy, gdy kochasz kombi? Wtedy powinieneś kurwa jeździć autobusem. Ja nie wiem, jak może się komuś kombi podobać. Wstyd jak chuj. Nie, naprawdę. Naprawdę, jakiegoś Touringa za chwilę tu będzie próbował upierdolić i mówił: ale ładny! Nie, nie. Jak jesteś dziadkiem, albo jak żona ci nie pozwala i próbujesz sobie jakiś przemycić do domu jakiś sportowy samochód i kupujesz R6, kurwa, czy jakiegoś innego Mercedesa w kombi. Człowieku, znajdź jaja w spodniach. Kup tą R8, kup tą, nie wiem, kurwa, RS5, ale kurwa z RS6, czy z jakimś innym tutaj gniotem nie przychodź wizualnym. Matko święta. No możesz kupić RS-a, no ale no jeździć Audi to sobie chyba wstyd przed kimkolwiek. RS6 rozjebiam dwójkę? No nie wiem, no może i rozjebię, no. A to, że jesteś kurwa zwykłym dziadem, to jest inna para kaloszy. Nie, naprawdę. RS6 to taki samochód dla ludzi majętnych, koniec końców majętnych, którzy się boją powiedzieć żonie, że chcą mieć sportowy samochód. Więc mówią: a kupię 600 koni w serii, powiem żonie, że pakowny, rower się zmieści na dachu. O, wstyd jak chuj. Wiek, przed rodziną to jest w ogóle dramat, Audi. Wszyscy wiedzą, że BMW jest lepszy. No i właśnie w takim przypadku, jeżeli chciałbyś mieć M3 i kombi, a taka fabryka niestety nie wyprodukowała, no to nic innego, no trzeba sobie ją zbudować. I właśnie w dzisiejszym odcinku zaprezentujemy wam jedyny to chyba to samo, projekt taki w Polsce, czyli M3 w kombi. Więc ja teraz poprosiłbym tutaj na plan M3 w kombi nasze. O kurwa, fuj! Przepraszam, a dlaczego ten tu oponka wystaje? Bye bye, dowodzie rejestracyjny! M3 kombi! I jak widzicie, moi drodzy, za moimi plecami pojawia się M3 kombi. Za moimi plecami również pojawia się nowa miejscówka, bo tamta była totalnie kurwa nudna. Chcieliśmy urozmaicić coś dla was, tylko po drodze niestety padał deszcz, wyszło słońce i tak na przemian, mam upierdolony samochód, więc trochę kibel. Ale nie o tym, moi drodzy, dzisiaj o tym pięknym M3 kombi, pierwszym w Polsce. I teraz wam opowiem, jak doszło do tego, że w ogóle wpadliśmy na ten pomysł i jak je stworzyliśmy. Do takiego projektu oczywiście potrzebowaliśmy wersji kombi, czyli naszej tutaj karoserię. Po naszą karoserię pojechaliśmy specjalnie do Niemiec, do salonu BMW, gdzie tam auto w wersji demo kupiliśmy, to jest rocznik 2019. Po czym przyjechaliśmy... A to co, oni tutaj silnik zesłapowali, czy kurwa o chuj tu chodzi? Na firmę wywaliliśmy wszystko, co było możliwe z tego auta i sprzedaliśmy, żeby zakupić rzeczy potrzebne do przerobienia tego na M3. I jak, moi drodzy, możecie zobaczyć na froncie, cały kompletny front od M3 wjechał. Płotniki oba, no bo to chyba logiczne parametry trzeba mieć, tak? Maska, która, moi drodzy, jest projektowana przez samego Quasimodo, z tym takim charakterystycznym garbem. Masywny zarach od M3, tamto od M-ki, wszystko kompletnie od M-ki. Jak spojrzymy na bok... Ty kurwa, żeby się za chwilę panie detailer nie okazało, że mi jebnęliście lusterka kurwa, żeby tanie wyszło kurwa waszego ulepa tutaj kurwa zespawać w garażu u Władka. No, żebym tam kurwa nie musiał się przejechać za chwilę. Tego pięknego pojazdu. To... Bo ja kurwa te lusterka skądś pamiętam. Panie detailer. No, ja mam dobrą pamięć. Również są potemki. Jeszcze nie przykręcone, ale ten samochód jest w fazie dokańczania.
zaproszę was tutaj, moi drodzy, na tył, ponieważ na tyle pojawiło się coś, czego to też jest pierwsze w Polsce, ponieważ ja... No, pojawił się autyzm, kurwa, M3-kowy. Tak, front od M-ki możemy sobie zamontować praktycznie do każdej wersji, czy to będzie wersja kombi, czy sedan, czy cokolwiek innego. Tak, z tyłem pojawia się mały problem, ponieważ nigdy w życiu nie powstał zderzak M-kombi, tak, M-powerowy do wersji kombi, dlatego musieliśmy... Ciekawe, dlaczego? Wzięliśmy dół zderzaka od M4, górę zderzaka, czy na odwrót. Wzięliśmy to zderzak od M4, wzięliśmy zderzak od wersji oryginalnej, jaka tutaj była. Wycięliśmy, pokleiliśmy, tadam, jest! I na tych paru aspektach wizualnych moglibyśmy zakończyć. Ale wtedy każdy mógłby powiedzieć, że jest to fake M3. A nas bardzo boli, jak ktoś mówi, że to jest fake M3, ponieważ to nie jest kurwa fake M3. To jest praktycznie cała M3. Dlaczego? Spójrzmy, moi drodzy, do środka. W środku cała tapicerka jest od M3. Począwszy od deski rozdzielczej, która jest obszyta skórą, zegary, kierownica, poduszka jest trochę jeszcze brudna, tak mówiłem, jest w fazie testów, fotele przednie, kanapa tylna, wszystko jest od wersji M3, ale to dalej jest wizualne, to możesz sobie zmienić w każdym samochodzie. Więc poszliśmy jeszcze o krok dalej. Wymieniliście silnik. I gdy zrobimy pop the hood, naszym oczom ukazuje się oryginalny silnik od M3. Każda najmniejsza śrubka, każda pierdółka jest od M3. Wszystko, co było dotychczasowo w tej karoserii, zostało wywalone. Wszystko jest wsadzone od wersji M. Jak silnik, tak i hamulce, na które teraz tutaj możecie zobaczyć, jakie to są wielkie hamulce. Z dziurami, tak, tu nie ma pierdolenia. Jest tarcze, zaciski, wszystko od M. Cały układ napędowy, wszystko pod spodem też jest od wersji M. Więc nie jest to za chuja wafla, żadne fake M3, tylko jest to pierwszy w Polsce i jedyny M3 kombi. Parę rzeczy, które nam zostały na pewno do zrobienia, to musimy wyciąć te poszycia i wstawić je od wersji M3, od sedana. Trzeba po prostu to urzeźbić, ale jest to w pełni do zrobienia. Tak jak mówię, ten projekt jeszcze nie jest skończony, ale już zostało naprawdę, już jest pół metek, już dochodzimy naprawdę do praktycznie samego końca tego projektu. Więc moi drodzy, możecie w komentarzu teraz zostawić, czy wam się podoba w ogóle pomysł, na jaki wpadliśmy i czy wizualnie jak na razie ten samochód cieszy oko. A teraz może sprawdźmy faktycznie, jak ten samochód wygląda na drodze, ponieważ to jest najfajniejsze, że największe wrażenie budzi jednak na drodze, nawet już przy tym setupie, ponieważ te koła fajnie wychodzą poza obrys. Chcieliśmy kurwa nagrać fajne sceny na fajnych zakrętach i jebana policja przyjechała i wygoni nas kurwa z lasu, nie? To jest hit, kurwa, oni się pierdoli wełba po tej pandemii tego wszystkiego, z lasu nas wygonili. Nas kurwa sarny i niedźwiedzie zarażą, albo jakieś inne ryjówki. Kurwa, się w pale nie mieści. Teraz muszę z buta iść, bo auto tam jest. No fajny ziomek, no. Jak widzicie, moi drodzy, auto skręca, przyspiesza, hamuje. Nie możemy przyspieszać niestety jakoś bardzo spektakularnie, ponieważ silnik jest jeszcze na dotarciu. Mieliśmy też z nim parę, że tak powiem, przygód, ponieważ głowica w tym aucie, znaczy w tym silniku, była niesprawna i musieliśmy ją naprawić. No i współpracowaliśmy z dwiema firmami. Jedną, która mówi, że jest najlepszą firmą, nie są specjalistami od silników. Czemu tak to lepiej? No chuja są specjalistami, kurwa, jak mamy cztery. Ponieważ no, po 4 miesiącach dopiero nam oddali głowicę i to jeszcze rozkręcono na części nie zrobiono. Nie będę już nazwy tej firmy przypominał, bo to nie ma sensu. No ale no z profesjonalizmem mają oni mało wspólnego. Dlatego musimy teraz dotrzeć ten silnik, zrobić tak jakieś... Czemu tak mu mruga ten? Nie, dałem radę. Musimy zrobić jakieś 2000 czy 3000 km bardzo wolno, potem zmienić olej, potem znowu zrobić ileś tysięcy kilometrów, potem znowu zmienić olej i możemy upierdalać. No, jest to jakiś plan, ale dlatego na razie możemy iść powoli się lansować. Albo skończyć w sumie pewne rzeczy, które jeszcze są do skończenia. No to jeszcze nie wiem, ale będziemy może kończyć je podczas jazdy, żeby jak najszybciej nabić te kilometry. Jest to jakiś plan. O, siedem. No to co, moi drodzy? Odstawiamy samochód na parking do tutaj, niech czeka razem z innymi projekcikami. Ja tymczasem się z wami żegnam, zachęcam do zostawienia subskrypcji i komentarza. Jeżeli wam się podoba taki motyw, jeżeli tu będzie 500 łapek w górę, to zrobimy kolejną część z M3, tak? O, taki mały część. To jest wbicie. Na razie. Tak szczerze, kurwa no, kupili jakiś inny samochód, wyjebali wszystko ze środka, kupili rzeczy do środka z M3, wrzucili i samochód jeździ. Tylko pojawia się jedno podstawowe kurwa pytanie, po chuj to zrobiliście? Po co to robić? Żeby mieć M3 kombi. No ale po chuj ci to gówno, kurwa no. M-ki są od tego, żeby kurwa się ścigać tymi samochodami. Nie wiem, to są samochody torowe, no. Na chuj ci kurwa jakieś gówno w kombi. Kombi to ogólnie jest, no nie wiem, no, jak live take fana. Ktoś to toleruje, ktoś może nawet lubić, ale dla wszystkich normalnych ludzi to jest totalny bezsens i gówno, tak? No jest to kurwa, no świat bez tego przeżyje. Nie, serio, samochody w kombi, no to kurwa, no smutne to jest, no to ja nie wiem, to jest dla ludzi, którzy zapędzili się w ruchaniu, wstają rano i mówią, o kurwa, mam 4 dzieci.
I nie wybrali drogi tutaj Madzi Zesnowca. No, ja nie widzę zastosowania dla kombi. Ogólnie tak, śmiejam się z ciebie na drodze. No nie wiem, tu... Kurwa, no nie wiem, musisz mieć mało testosteronu czy coś. Ja nie wiem, po co takie coś takiego jest. No nie wiem, no. Długie, brzydkie, kurwa, no nie wiem. Jest jakieś ładne kombi? Nie istnieje taki samochód.